Od czego zacząć naukę programowania? Może od Reacta, może od Angulara, a może w ogóle zacząć od Lua. Może być też Python, Java, a może C# Sharp, .NET. Pewnie już się skończył. To już jest stara technologia. Nie ma sensu. No właśnie. Po co się uczyć Dotneta i C#? sharpa Kiedy postanawiasz wejść w branżę IT, jednym z pierwszych podstawowych pytań jest to, jakiego języka zacząć się uczyć. Widziałem już całą masę takich pytań na Facebooku, na LinkedInie i przewijają się najróżniejsze odpowiedzi. Niektórzy mówią, żeby zacząć od Reacta, Angulara, Vue, niektórzy mówią, żeby zacząć od Pythona, niektórzy mówią, żeby zacząć od Java. Odpowiedzi jest naprawdę multum. Problem jest taki, że zaczynanie programowania, nauki programowania od frameworku JavaScriptowego to jest bardzo zły pomysł, ze względu na to, że nie nauczysz się podstaw JavaScriptu i jeżeli nie daj Boże. Dany framework przestanie być na czasie, przestanie być na niego taki wielki hype, jak jest w tej chwili, no to zaczyna być problem, bo przejście do innego frameworku może być problematyczne, jeżeli właśnie nie znasz podstaw danego języka. Widziałem, że dużo osób zaczyna od Java jest to fajny, fajny pomysł, ze względu na to, że Java zwykle jest pompowana na, na studiach, jest cała masa pracy w Java, więc spoko. A z jakiegoś powodu widzę, że jak się pojawia gdzieś C-sharp,.NET, to nagle niektórzy zaczynają kręcić nosem, że, a, że, że to Microsoft, to w ogóle bez sensu, bo, bo wiadomo, że Bill Gates jest B, że Microsoft jest B, że to tylko Windows a, i że w ogóle w c już nikt nie koduje, a to absolutnie nie jest prawda. C-sharp i.NET. Strasznie się rozwijają w tym momencie. Microsoft pompuje naprawdę miliony czy nawet miliardy dolarów w rozwój dotneta, bo bardzo im zależy na tym, żeby największe korporacje na świecie korzystały właśnie z ich platformy. Więc pompują kasy w ażura, pompują kasy w dotnet i, e, i te platformy naprawdę w niesamowitym tempie się rozwijają. I najlepszym przykładem na to jest rozwój a Core. Co chwilę mamy nową wersję, co chwilę mamy nowe funkcjonalności dodawane i platforma, która w końcu jest open source'owa, w końcu jest cross-platformowa, zaczyna być dojrzałą platformą, a i widzę, że coraz więcej firm się skłania do tego, żeby przejść właśnie na .NET Core a, a ze swoich starych aplikacji w .NET frameworku. Więc nie martw się o to, czy w C Sharpie, czy w dotnecie będzie praca, bo jest jej bardzo dużo. Wciąż C Sharp jest, jeżeli nie w pierwszej w piątce, to w pierwszej dziesiątce najczęściej używanych języków na świecie i zarówno w Polsce, jak i na świecie non-stop są a, poszukiwani programiści dotnet i programiści a, znający język C Sharp. Tylko od czego zacząć, bo yy, tak naprawdę w dotnecie mamy całą masę możliwości. Możemy tworzyć aplikacje webowe w ASP.NET Core, możemy tworzyć aplikacje desktopowe w WPF-ie, możemy tworzyć aplikacje w Xamarinie, gdzie możemy robić zarówno aplikacje na iOS, Androida, i na Windows Phone. -a. Możemy tworzyć gry w Unity, możemy robić yy, aplikacje, które będą przeznaczone na VR, AR, aplikacje ażurowe serverless jest tego cała masa naprawdę. Nie będziesz się nudzić na tej platformie, nie będziesz się nudzić w tym środowisku. Ale jeżeli nie wiesz od czego zacząć, to ja osobiście polecam ASP.NET Core w tym momencie, ze względu na to, że faktycznie próg wejścia do webówki jest pewnie troszeczkę niższy, dlatego też bardzo dużo osób zaczyna od frontendu, bo, bo jest cała masa osób programujących, jest olbrzymie community zarówno w tych frameworkach frontendowych, jak i właśnie w ASP.NET, a dodatkowo jeszcze od wersji .NET Core 3.0 powstało coś takiego jak Blazor. Oczywiście jest to totalna nowość, jest to coś co dopiero raczkuje, ale jest to chęć stanięcia w ringu właśnie z Angularem czy z Reactem, a, bo Blazor ma być Frameworkiem frontendowym działającym zupełnie inaczej niż te frameworki JavaScriptowe, ale bo, bo, bo mają korzystać, bo Blazor ma korzystać z WebAssembly, który jest nową też technologią, ale już wspieraną przez wszystkie nowoczesne przeglądarki. Natomiast to, co jest właśnie fajne w tym wszystkim, to to, że ucząc się C-Sharpa. Możesz zrobić zarówno backend właśnie w Dotnet Core, jak i frontend w Blazorze. To wszystko w bardzo przyjemny sposób będzie się łączyć, a i znając tak naprawdę jeden język i jeden ekosystem, będziesz w stanie robić cokolwiek. No i jeszcze jest kwestia tego, że C-Sharp jest um, językiem pochodzącym od C, a języki pocho pochodzące od C mają tą właściwość, że w miarę prosto jest pomiędzy nimi przechodzić. Czyli jeżeli z jakiegoś powodu nie podpasuje ci za jakiś czas C bez żadnego problemu przejdziesz do Java, a wtedy w Java możesz się nauczyć, robić też aplikacje na Androida i przejść sobie spokojnie do aplikacji mobilnych i w tym zostać. Nie ma żadnego problemu. Twoim zadaniem w tym momencie jest znalezienie pracy. Nie słuchaj osób, które mówią, że dotnet się kończy, że C -Sharp się kończy i że nie ma pracy. Uwierz mi pracy jest, jest bardzo dużo i bardzo specjaliści od dotneta są potrzebni na rynku, więc zapraszam. I właśnie mówiąc o tym, że zapraszam chciałbym, żebyś szedł na opis tego odcinka, bo tam będzie link do grupy na Facebooku, um, którą stworzyłem po to właśnie, żeby prowadzić dyskusję na temat dotneta, żeby się uczyć i w której mam nadzieję, że będę mógł Ci pomóc, będziemy mogli się poznać bliżej i będziemy mogli się częściej widzieć. Także zapraszam, czekam tam na Ciebie, a tymczasem do zobaczenia już niedługo.